Na pewno słyszałaś już o czterech typach urody, nazwanych od pór roku: wiosna, lato, jesień, zima. Jeżeli oglądasz mnie od czasu do czasu, to na pewno wiesz, że ja pracuję na 12 typach urody, tam gdzie mamy trzy typy letnie. I dzisiaj zapraszam Cię na zestawienia kolorystyczne właśnie dla tych trzech typów. Zestawienia kolorystyczne dla typów letnich. Żeby o nich móc trochę więcej opowiedzieć, to na pewno muszę powiedzieć coś, czym te typy letnie się charakteryzują, bo może Ty nie wiesz, że jesteś typem letnim. Oczywiście najlepiej sprawdzi to analiza kolorystyczna, natomiast wiem, że każda z nas, nie robiąc sobie analizy kolorystycznej, chce poznać, w jakich kolorach jest i dobrze. Z czego wynika podział na typy urodę nazwane od pór roku? Mamy te cztery podstawowe typy urody i mamy 12 takich nowoczesnych typów urody. I tam mamy do czynienia z trzema typami letnimi. Te trzy typy letnie to są takie typy, które charakteryzują się tym, że mają dosyć chłodną urodę, są dosyć jasne wizualnie i ich uroda jest taka mało wyrazista, dosyć zgaszona. I właśnie od tych trzech jakby atrybutów w wizerunku możemy rozróżnić trzy różne typy letnie. I to mamy jasne lato. To jest takie lato, które najważniejszym jego atrybutem jest to, że jest takie jasne wizualnie, że są jasne oczy, jasne włosy, ale to, co najważniejsze, jest to, że dobrze wygląda w jasnych, pastelowych kolorach. Drugi typ letni to jest ten typ letni, który jest wyjątkowo chłodny. Może być tak, że jego uroda jest super chłodna, ale najważniejsze jest to, że najlepiej właśnie wygląda w chłodnych kolorach. To jest taki typ urody lata, który jest dosyć wyrazisty spośród tej całej trójki. I trzecim typem jest ten najmniej wyrazisty, czyli lato zgaszone. To jest takie lato, które ma najmniej kontrastu w swojej urodzie z wszystkich typów urody i takie, które można powiedzieć, że jego uroda jest taka przymglona. Tutaj wiem, że bardzo dużo Słowianek, czyli tak jakby ten typ urody, który również jest dosyć popularny w Polsce, najczęściej odnajdują się właśnie w tym takim zgaszonym lecie, który ma właśnie dosyć taki popielaty kolor włosów. Brwi i rzęsy nie są bardzo ciemne, dlatego też bardzo często lubimy robić sobie henne brwi czy rzęs. Jeżeli nawet się nie malujemy, to chociaż ten tusz do rzęs jest nam potrzebne, żeby po prostu czuć się lepiej. To jest właśnie zgaszone lato. I teraz jak wybierać zestawienia do każdego z tych typów urody? Właściwie to można powiedzieć, że bardzo prosto. Jasne lato powinno nosić jasne zestawienia kolorystyczne, chłodne lato powinno nosić dominację chłodnych kolorów w swoim wizerunku i zgaszone lato powinno nosić zgaszone kolory. Niby bardzo proste, natomiast wiem, że czasami może to sprawić trudność. I teraz jaki klucz przyjąć? Jasne lato to jest taki typ urody, który najlepiej faktycznie wygląda w pastelach. Ale pytanie, czyli w takich rozbielonych kolorach, ale pytanie jest następujące. Czy te pastele to muszą być tylko przy twarzy? Bo przecież bardzo często mówi się o tym, że analiza kolorystyczna bada te właśnie kolory, które są tutaj przy twarzy. Czy musi to być całe zestawienie spójne? I właśnie musi być. To jest tak jakby klucz tego wszystkiego, jeżeli chodzi o ubieranie się. Analiza kolorystyczna bada te kolory, w których twarz wygląda dobrze. Natomiast pamiętamy o tym, że ludzie patrząc na nas odbierają całą naszą sylwetkę. I tak właśnie można te typy, ten typ jasne lato sprowadzić do tego, że on świetnie wygląda w takich jasnych, chłodnych i takich przymglonych zestawieniach. Czyli nie będą to kolory takie jasne, wiosenne, bo te będą zarezerwowane dla wiosen i o tym będzie inny odcinek tej serii. Natomiast jasne lato lubi zestawienia jasne, pastelowe i chłodne. Czyli znaczy będziemy je opierać o blady błękit, będziemy opierać o może takie chłodne zielenie, takie pistacjowe na przykład albo miętowe. Będziemy opierać o chłodny beż, o jasną szarość i o takie bardzo pastelowe, delikatne róże. Tutaj cały czas wyświetlają się propozycje, które można oglądać, natomiast ja też będę zapraszała na mojego Pinteresta, link będzie oczywiście pod filmem, gdzie będzie można zobaczyć sobie dużo więcej tych zestawień, bo ze względu na ograniczenie czasowe tego filmu nie jestem w stanie pokazywać tutaj wszystkich. Chłodne lato to jest taki typ urody, który lubi kolory chłodne najbardziej, czyli to jest taki typ kolorystyczny, który najgorzej będzie wyglądał właśnie w takich
ciepłych, jesiennych zestawieniach. Także jeżeli jesteś chłodnym latem, to dobrze wiesz, że zgniłe zielenie, rudości, musztarda, brąz, to wszystko będzie nie dla Ciebie. Dla Ciebie będą takie chłodne i skrzące zestawy kolorystyczne. Będzie na pewno tutaj bardzo dużo odcieni błękitu, od tych jasnych, bo lato, jakby nie patrzeć, jest jasną porą roku, aż po te takie intensywne chabrowe, ponieważ chłodne lato w swoim typie siostrzanym ma chłodną zimę, czyli od niej może sobie pożyczać takie naprawdę intensywne kolory właśnie jak kobalt, jak haber, jak electric blue, jak na przykład takie intensywne fuksjowe czy magentowe róże. Także chłodne lato jest taką kobietą, która bardzo lubi, jej uroda bardzo lubi różowy i niebieski, ale też oczywiście nie możemy zapominać o tym, że jak najbardziej można tam wplątywać takie średnie odcienie szarości i chłodne zielenie. Chłodne, czyli na przykład szmaragdowa. Szmaragdowa zieleń to jest piękny odcień dla chłodnego lata, który świetnie będzie pasował właśnie do tych zestawień, o których wcześniej wspomniałam. I ostatni typ urody letniej to jest taki typ urody, który bardzo dobrze wygląda w takich zupełnie miękkich, przygaszonych, trochę jakby wyblakłych kolorach, takie, które są bardzo delikatne. I oczywiście, będąc zgaszonym latem, nie trzeba się ubierać cały czas na szaro-buro, zupełnie nie o to chodzi, ale dobrze, żeby te kolory nie były zbyt jaskrawe, żeby nie były zbyt takie wyraziste, ponieważ one zdominują delikatną urodę zgaszonego lata. No albo to zgaszone lato będzie musiało się strasznie mocno malować i farbować włosy na różne takie intensywne kolory, żeby dobrze wyglądać w tych zestawieniach. Zgaszone lato to jest taki typ urody, który w swoim typie siostrzanym ma zgaszoną jesień. Czyli to jest ten typ urody, tak jak chłodne lato zupełnie nic od jesieni nie pożycza, tak zgaszone lato jak najbardziej. I tutaj już będzie mogło wchodzić delikatne khaki, może jakieś takie kamienne brązy, takie przyszarzałe, płowiałe, może nawet jakieś rudości, jakieś takie brudne róże, które będą brudne tak jakby na brązowo. I zgaszone lato właśnie super wygląda w tych zestawieniach, które z jednej strony są przygaszone, ale z drugiej strony wprowadzają też takie chłodne elementy lata, na przykład tego chłodnego lata, czyli możemy zestawiać również jakiś bardziej intensywny błękit, pięknie wygląda klasyczna czerwień, pięknie wygląda czy szmaragdowa zieleń, czy taka klasyczna trawiasta zieleń, właśnie w zestawieniach dla zgaszonego lata. I po więcej tych zestawień, jeszcze raz powiem, zapraszam na Pinteresta, natomiast to, co najważniejsze w tych zestawieniach dla zgaszonego lata, to to, że ta kobieta, czy nawet ten mężczyzna oczywiście, nie może ubrać się zbyt jaskrawo. Nie może się ubrać wręcz fluorescencyjnie, ponieważ uroda będzie zdominowana. Podsumowując te trzy typy letnie, jasne lato, pamięta o tym, że jego zestawienia mogą być jasne, znaczy muszą być jasne, ewentualnie mogą być połączeniem jasnych kolorów letnich z czymś ciemniejszym. Na pewno nie może być to ubiór od stóp do głów, na przykład na czarno albo na bardzo ciemny, taki atramentowy granat, bo będzie wtedy jasne lato wyglądało poważnie, może nawet smutno, a na pewno starzej. Także no, tego unikamy. Czyli jasne lato na jasno, tak? Jasne ze średnim, tak? Ale całe na ciemno już nie. Chłodne lato, skrzące, trochę nawet takie zimowe barwy może wprowadzać. Unika totalnego takiego jesiennego looku. Natomiast zgaszone lato unika wściekłych zestawień kolorystycznych. Natomiast świetnie wygląda w miękkich, delikatnych zestawieniach. I to jest klucz do ubierania się właśnie tych trzech typów letnich. Czyli cały czas obracamy się wokół kolorów, które są jasne, chłodne i zgaszone. I dla każdego z tych typów letnich wyciągamy jakby jeden z tych atrybutów jako główny. Ja dziękuję za dzisiaj, a zapraszam do dzielenia się tym materiałem ze znajomymi, bo może Ty nie jesteś latem, albo może jesteś jasnym latem, ale Twoja na przykład siostra, albo kuzynka, albo mama jest latem chłodnym czy zgaszonym. Podziel się z nimi tym filmem i sprawmy, żeby wszystkie kobiety wyglądały pięknie na co dzień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!